Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, Dying Light, przed wami noc, a my robimy za dużo hałasu już na samym początku. Dobra, to skoro całą mechanikę zabawy już wytłumaczyłem w poprzednim materiale, to teraz pozostaje tylko niczym nie skrępowanie się bawić i liczyć, że nie zginę. No i że zwinność trochę wzrośnie, dobra. Niczym Spider-Man trzeba uciekać. Nie, ci są naprawdę szybcy, więc nawet nie ma co się oglądać za siebie, no chyba, że tak i tylko na chwilkę. Bo już kolejny skok trzeba wykonać. Dobra, daleko są. No patrzcie, nawet nie aż tak bardzo daleko, ale pytanie, czy przeskoczą. No to jest daleki skok. No, cholera, bez problemu. Dobra, spadaj, 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 nara. No normalnie na niższych poziomach postaci, no takie rzeczy się nie zdarzały. Żeby dwoma ciosami uśmiercić tą maszkarę. A po prostu trzeba było spieprzać i tyle. Najszybciej i najdalej jak tylko możliwe. I to tylko gwarantowało jakiekolwiek szanse na przeżycie. A teraz proszę bardzo, z jednym sobie dałem radę. Bez problemu. Ale prawie na maksa dopakowana postać. No to musi robić swoje. Ta gra już w tym momencie rozgrywki powinna być samą przyjemnością, czyli po prostu... Nawet paska staminy już nie mam, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Kiedy siła jest rozwinięta na maksa, no to też można machać do woli ile się chce orężem. Więc takie... Masakry, takie rzeźnie, no nie powinny dziwić i nie są niczym dziwnym. No dobra, zobaczmy, czy druga potyczka się uda. Też dwa ciosy tylko. Naprawdę, nieźle. Ej, dobra, tuż za mną, tak? Aha, ale ci zwykli, dobra, no hit. Damy radę, damy radę, damy radę. Albo nie. Aaaa, fuck, uciekaj, 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 kurde, po mnie. I ile punktów przetrwania straciłem? Nic, ej, ale się, a faktycznie, bo jest noc i dopadły mnie zombiaki. No tutaj gra jest naprawdę pobłażliwa i nie karze za takie błędy. Nie, bo zazwyczaj śmierć się kończy utratą punktów przetrwania i oddala to level up postaci. Ale dobra, jesteśmy w bezpiecznej strefie. Co teraz właśnie mam zrobić? Martwy obiad, pomóc z Irwinem. No to jest zadanie z gatunku rozwal jak najwięcej zombiaków przy użyciu konkretnej broni. W sumie można to zrobić. Tylko w nocy może być z tym problem, ale okej, daleko to niedaleko, na szczęście. Więc jak nie spotkam żadnego zmutowanego zombiaka na swojej drodze, to chyba bez problemu się tam uda nam dostać. Ale właśnie jest przed nami. Kurde, dobra, wyłączyć światło. I przyczajka, którą stroną idzie, kurde, tą stroną, no ja pierdzielę. Dobra, ale odwrócił się, ci może uda się obok niego przebiec. Nie. Ale jak on skoczył? Dobra, kid, zauważy mnie, trudno. Można przynajmniej włączyć samą pułapkę i liczyć, że on się tam zatrzyma. Zobaczmy zresztą, czy tak faktycznie będzie. No, gromadka biegnie do samochodu. No, parkour, tak jest. Jakby nie wcisnął kółeczka przy kontakcie z ziemią, to postać by naprawdę mogła sobie skręcić kostkę. Dobra, może nie konkretnie kostkę, no ale jakiś damage z tytułu upadku mógłby nastąpić. Dobra, tędy powiedzmy, bo Irving jest już tutaj, prawda? Tak jest, tu trzeba znaleźć miejsce, gdzie nie ma drutu kolczastego, bo nie wskoczę inaczej. Dobra, bezpieczna strefa. I zobaczmy. No, parę zombiaków się czai. Ale w sumie można nie zrobić takie delikatne małe muchacho, czyli... Łubudubu. Bum. Jebut. No. Ej, no kurde, mało. Mało to sprawiło. Ale kit. Ej, dobra, tu się w sumie z nimi mogę bawić. W tym miejscu. Jakby co sobie wskoczę po prostu do bezpiecznej strefy. Gdzież oni są? Ten nawet nie wie, że jestem tuż za nim. No nie wierzę. Dobra, gin. Też powinniśmy to zrobić w ten sposób. Dobra, albo nie, albo nie, albo lepiej nie, albo lepiej nie. Dobra, pościg za mną? Jak najbardziej jest. Kurda, ja biegam, wbiegam w ścianę akurat. Dobra, dawaj na górę, dawaj na górę. Aaaa. Dobra, czy tutaj wejdą za mną? Czy któryś się pokwapi, no? Jestem dosyć wysoko. No niczym tchórz spieprzający przed niedźwiedziem, tak się zachowałem. Dobra, widzą mnie i co dalej? Oj, żygają w czymś we mnie. Dobra, nara, trzeba uciekać. Dobra, może bezpieczna strefa jednak. No. I co teraz? No i co teraz zrobisz, kochanieńki? No co? Uciekaj, zresztą mi tak robi się już jasno, którą mamy godzinę. 5:50, no jeszcze troszeczkę tylko i... Będzie już dzień, ale punkty zwinności cały czas podwójnie! Oj nie, ale nie z takim zdrowiem, nie z takim zdrowiem, Piechol. No, już za 30? Nie, to moment, to jest podwójna ilość czy pojedyncza? Nawet nie wiem, ci już uciekają, no czyli nastał dzień. Jest zbyt jasno dla nich, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym dorwał takiego jednego gościa. I jeszcze zdążył go zabić. Dobra, może pułapka podziała?
No i chyba nie. Gdzie on uciekł w ogóle? Ej, zgubiłem gościa, nie wierzę. Dobra, udało mu się. Przeżył kolejne spotkanie z Kylem Crane'em. Albo tak właściwie ze mną. Bo nie każdy Kyle Crane jest równy innym Kylom Crane'om. Czyli na przykład jak gra Rock, to gra pewnie troszeczkę inaczej niż ja gram. No nie wiem, czy z taką finezją pogrywał sobie Rock, ale nie wiem, nie oglądałem. Nie chcę tutaj teraz w ogóle osądzać czegoś, czego nie widziałem. Ale jakoś nie wydaje mi się, żeby tak sobie lubił folgować Rocky z boki. Ej, dobra, tam się coś dzieje. Tylko co? O, ludzie Raisa pilnują kogoś albo czegoś. Dobra, rozwalmy ich po prostu. Normalnie w takich starciach lepiej używać broni palnej. Ale akurat wydaje mi się, że tutaj broń biała też jak najbardziej zadziała dobrze. O kurde, nie. Nie, nie, nie. Eksplozja, eksplozja, kurde. No, prawie spadłem i się połamałem, ale też tutaj śmierć czyhała z ramion eksplozji. Dobra, oni zazwyczaj zostawiają fajne przedmioty. Te oznaczone na zielono, co my tutaj mamy. Wyjątkowy egipski hopesz. Znakomity krótki miecz i no było ich więcej niż dwóch tylko. Coś tu jeszcze musi być. Znakomita maczetta wojsk... Nie, kukri. Dobra, ale jeszcze jedna broń. No widzę cztery ciała, więc cztery bronie też powinny być. No chyba, że ją odrzuciło gdzieś dalej. No dobra, Irwin jest naprawdę niedaleko. Więc może zostawmy to, co oni tam mieli, ale choć w sumie warto ich jeszcze przetrzepać. No mam już tyle pieniędzy, że naprawdę nie muszę się martwić takimi rzeczami, no ale... Dlatego mam tak dużo tego siana. Czyli 405 tysięcy. Jak widzieliście w prawym narożniku. Dlatego właśnie, że zbieram wszystko jak leci. Może to jest właśnie recepta na sukces. Dobra, ty jesteś Irwin, tak? Dobra, czegoś chciał. A, bo to jest amator kina akcji. Tak jest. Zamiarem twojej postaci jest zabić mnóstwo zombie z powodów, które nie mają znaczenia. Ważne jest to, żebyś zabijał jak nigdy dotąd. Dobrze, niech ten film przejdzie do historii, a? Inaczej, koleś, ten reżyser tutaj powiedzmy, jest bardzo zaradnym człowiekiem. Uznał, że no, kiedy jest apokalipsa zombie, no naprawdę nie można ponieść zbyt dużych wydatków na charakteryzację tychże zombiaków. Jakby się chciało nakręcić film klasy B z zombie w roli głównej. No, więc po prostu rzuca bohatera Kyla Crane'a w wir wydarzeń i kręci to okiem kamery i tyle. Dobra, ale sorry, chciałbym tu wejść, bo na pewno muszę coś dotknąć, żeby przyjąć to zadanie. Aha, tej oto broni. Dobra, to może wyciągnij kamerę najpierw. Trudność trudna, nagroda 2500 punktów, tylko chyba właśnie punktów siły. Dobra, kit, aktywujmy samą pułapkę. Aha, trafienia w głowę tylko, o kurde, dobra, to może być problem. Ale zobaczymy, co da się zrobić. No to nie było w głowę. No teraz z niczym w The Walking Dead. No tylko headshoty się liczą. Ej, dobra, wielki młociarz. Temu można pewnie nawet kilka headshotów wymierzyć, no ale trzeba je wymierzyć. Kurde, no co jest? Naprawdę czasu coraz mniej. O cholera, dobra, nie, złe to było akurat dobre miejsce na takie rzeczy. Ale stójcie spokojnie, no. No, a, dobra, to weszło. Dobra, to również. Bam! Ile jeszcze? Kurde, 20. No pięknie. Headshot raz. Headshot 2. Headshot 3. Chyba 4. Dobra, 13 headshotów. No i nie zdążę w 30 sekund. No nie ma opcji. No chyba, że zabawimy się w snajpera. No. Kurde, jakiś inny łepek. Nie, naprawdę łatwiej trafić, kiedy oni stoją w miejscu i się w ogóle nie ruszają, więc... Tacy w oddali naprawdę padają łatwym łupem. No ale w 10 sekund nie zdążę chyba ich aż tylu ustrzelić. Żeby się udało. Ej, ale więc może faktycznie tak zrobić? Tylko tych w oddali, bo naprawdę zostało 5 tylko. No dobra, zamknij już papę i tak gram w tym serialu, czy tam w filmie ProPublico Bono, totalnie za darmo. Tylko dla doświadczenia, nie dla pieniędzy, nie dla sławy. Dobra, podniesie broń, jeszcze raz spróbujemy. Tak jest, bierzemy to. I tym razem naprawdę zajmuję się tymi w oddali najpierw.
Jeszcze nawet sobie, kurde, kucnę, a nie wpadnę. No super, cenna sekunda poszła. No ładnie się zaczyna. Dobra, ale już 4 headshoty są. Nie wiem, czy o takie sceny chodziło reżyserowi. Pewnie liczył, że w krótkim dystansie będę te headshoty wymierzał, ale tak serio jest łatwiej. Dobra, czy ktoś jeszcze jest dalej, bo ci są naprawdę już blisko. Dobra, ten się w miarę nie rusza. Dobra, heady wchodzą. Jakoś. No naprawdę już jesteśmy poza półmetkiem. No tam parę weszło, parę weszło. Dobra, gdzie jesteście? Tu! No to z ramienia może. To czy z biodra? Z ramienia. Ej, no dalej. No, jakiś head wszedł, dobra. Okej, okay, okej, okay, główki. No jeszcze 9, no nie. No i już panika. Nie zdążę. Chyba, że tamci w oddali się zrespili. Nie. Tam gdzieś ktoś, kurde, jakoś coś. Daleko, nie blisko, daleko, nie blisko. No nie ma zombiaków, zombiaki mi się skończyły, no. 6 potrzebuję jeszcze. No cholera tej no. Dobra, do 3 razy sztuka. Zobaczymy, co da się zrobić. Możemy spróbować podobnie, ale tylko dlatego, że nic mnie to nie kosztuje. No mnie to kosztuje o wiele więcej, więc zamknij mordę i dawaj jeszcze raz spróbować. Dobra, i do 3 razy sztuka, tak jak mówiłem, jak teraz się nie uda. No to kit. Dobra, ale spróbujmy innego podejścia tym razem. Takiego bardziej frontalnego. No kurde, po głowach, nie po rękach. Piechol. Oj, za blisko, za blisko. Dobra, żeby nikogo nie było za moimi plecami teraz. Dobra, skopać delikatnie, choć stracę cenne headshoty teraz. I cenne sekundy, dobra, kit. Oj nie, zaklinowałem się. Dobra, reload. No idzie z reszta ekipy. Dobra, headshoty się sypią. Jako tako. Ale zombiaków brakuje. Dobra. Kilku jest. No, no, no. Ej, a to nie był head? To cholera niedobrze. Dobra, ej, 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 no to się, no nie, no nie może się udać, za mało zombiaków. Jeszcze ta się zżygała, nie wiem po co, nie wiem czemu i dlaczego, kurde. Czyli są na dole. Kit parę sekund, ledwo parę sekund zostało. No kurde, nie teraz, koleś, 3 headshoty, parę sekund, ledwo, no nie, 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 kurde, puszczaj. No nie. Kid, nie, sorry, więc sam sobie kręć ten film, ja i tak mi się nie podobał, kurczę, moja rola w ogóle nie współgrała z tym, co ja chciałem zagrać. Nie, dobra, kid, nie udało się. Co jeszcze innego można zrobić, wejdźmy w zadania, no chyba, że już tutaj coś z głównego nurtu fabularnego. Albo leki dla Toygara jak zwykle, czy coś innego. Lemon, czy tutaj wyskoczył jakaś lokalizacja? No nie, właśnie to mówić, że nie. Po prostu znajdź lornetkę. W trakcie luźnej eksploracji miasta Haran. Jeżeli uda ci się natrafić na lornetkę, no to super. Zadanie udało się zrobić. Jeżeli nie, no to przypał. Tak po prostu. Więc może po prostu najzwyczajniej w świecie przypiegnijmy się, pobawmy się trochę z tymi zombiakami. No nie wiem, nie planuję nagrywać już kolejnych materiałów z Dying Light, więc to jest chyba najlepszy ku temu moment właśnie. Ach, ale akurat jak na złość tamten musiał zeskoczyć, ale podwójne kopnięcie cały czas jest obecne, no przecież jak oni latają. Dobra, ale apteczek coraz mniej, trzeba będzie chyba zaraz jakąś zmontować dla bezpieczeństwa. No ale jeszcze chwilę się z nimi pobawmy. Oj, właśnie, to miało... Ej! A gdzie jest twoje 5-sekundowe ogłuszenie? Była błyskawiczna ucieczka, może... No nie, no niepotrzebnie, to jest odry po prostu, że ja im ucinam te głowy. Za to nie mam punktów już. Mam punkty właśnie za przepychanie. Za wślizgi, które łamią nogi podobno. No i czy faktycznie nóżka złamana? No nie. Już lepiej amputować.
Ej, nie amputowała się? Kurde, pewnie przez ten kombinezon. Nie, ale to kopięcie jest mocarne. To była jedna z pierwszych umiejętności, jaką zakupiłem za zdobyte punkty. Później tylko ulepszenie mocy tego kopnięcia, no i można się naprawdę ładnie bawić. Dobra, tego można wyeliminować, ale pom już, no. Dość rozrywkowy sposób. O kurde! Nie, oni eksplodują. Niczym boomery z Left 4 Dead. No i efekt ten sam, tylko nawet nie muszą ciebie ożygać, żeby zwołać inne zombiaki. No, ale kopnięcie wchodzi, nieważne czy jesteście szybkim czy wolnym. Dobra, no okej, lecimy dalej. Jakieś pułapki. Ale co, tylko, no właśnie. Zwrócą ich uwagę, nic więcej, nie zabiją. A, dzięki temu mogę się pobawić tutaj. Ej, tu są kolce obok. A też tutaj jest butla przy okazji. No to może niech butla zacznie. No, slow-mo. Boom. No, coś tam się wydarzyło. Za plecami. No trzeba wyczuć dobry moment po prostu, żeby zobaczyć w slow motion idealnie. Ej, dobra, może ciebie uda mi się na kolce wmontować. Kurde, wow, za szybko. Koleś, za szybko. Tutaj ogarniam tempo zombiaków, a nie tempo zombiaków z 28 dni później. Czy tam ze świtu żywych trupów. Ej, dobra, tutaj nie ma kolców już, ale no, są te szybkie za to, no. Dobra, jeszcze raz, jakiś papeć na dobre wejście. No i niestety ostatnia apteczka musiała zostać użyta, więc pora sobie coś zmontować. Oczywiście nie muszę wchodzić na dach, bo to się dzieje wszystko w menu. Nie tracimy ani jednej prawdziwej sekundy gry. Wystarczy wejść, powiedzmy, nie wiem, w plany, znaleźć apteczkę i zrobić. No właściwie stworzyć. I gotowe, już mam dwie. Bo specjalna umiejętność, która powoduje, że wytworzone przedmioty są po prostu zdublowane. Czyli jak normalnie bym stworzył jedną, tak teraz tworzę dwie. Na przykład z wytrychami jest fajnie, bo zamiast tworzyć czterech, tworzę od razu 8. Więc wytrychów pod dostatkiem. No ale dobra, mamy 10 apteczek, można biec dalej. Naprawdę zbyt dużo czasu to nie zajęło, nie było to zbyt niebezpieczne. No takie ułatwienie. Wręcz bym powiedział. No. Nie, z niezbyt dużym impetem, ale jednak się wbił. Dobra, to też? Też się wbiła. Dobra, ale tam już troszeczkę wmontujmy mocniej. Ej, no patrzcie, no i uniknęła. Przekłucia. A może ten? No rykoszet. Ale to można poprawić. O ile uda mi się wyrwać ze szpon tego gościa. Dobra, butla, tak jest. Dobra, jest znajomy syk. Więc, no. Coś tam się wydarzyło. Coś, czego nie dojrzało moje oko i wielka szkoda. Ej, dobra, ten będzie wmontowany na te kolce. No nie ma opcji, że nie. No wypracuję sobie go, dosłownie. No chodź. Ojej, dobra, nie stój w ogniu może. No nie. Kurde, nie trafiłem tego, co chciałem. Bo gdzie go wywiało? Oj, tutaj ktoś krzyczący, biegnący. Martwy. Prawą ręką dupę podcierający. O, jest dobrze! No minimalnie. Centymetry, koleś, centymetry. Spróbujmy jeszcze raz. No nie przeskok, no. Chyba, że wolisz od tej strony. No w sumie lepszy kadr. Dobra. No i nic, niestety, no niestety. Zepsułem piłkę. A ta się nie nadaje w ogóle. Dobra, ale po pewnym czasie zwłoki znikają i zamieniają się po prostu w pakunki. Ej, dobra, ten bez ręki jakoś chce jeszcze walczyć. A mi się akurat zepsuła siekiera, trzeba kurczę szybko ją naprawić. Dobra, ale właśnie, czy bez ręki jesteś tak samo agresywny jak z ręką, jedną i drugą? No jakoś wybitnie nie atakuje. Ej, dobra, jednak coś tam klepie. Ej, spróbujmy go rzucić na kolce. O, ej, ale czemu się nie wbił? Ale dobra, i tak chyba zginął. No ale liczyłem, że tak ładnie uda się go wmontować rzutem judo prosto w kolce. No całkiem niezła akcja. No dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co los nam przyniesie tutaj. Może uda się znaleźć tą lornetkę. No właśnie, odnośnie znikających ciał, no później ludzie zamieniają się tylko w takie oto pakunki. Warto pozbierać. Szybsze to niż przeszukiwanie ciał. Oj, jesteś blisko, słyszałem tu ptanie, kurde. A nie, może o to chodzi, że jak kobieta to bez ręki nie przeżyje, ale jak facet to w sumie jest jedną, no jeszcze radę sobie jakoś, nie? Dobra. Oj, to był dowcip niskich lotów, piechol, bardzo niskich lotów. Ale może kogoś rozbawi. Dobra, co my tu mamy?
Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Co to za włóczenie się po mieście? Może coś wejdzie w kolce? No nie. No inteligencją to niech rzeszą. I właśnie to jest chyba sekret ich piękna. Tego, co wszystkich do nich przyciąga. No bo sorry, co jak co, ale zombie są normalnie na topie ostatnio. Dobra, co tam się dzieje? No. Jakaś grubsza walka chyba. Muszę zobaczymy. Ej, co to było? Ej, dobra, tutaj ktoś walczy o swoje życie, więc pomóżmy. Tak tylko jak umiemy najlepiej, czyli po prostu machając na oślep toporkiem. Dobra, wszyscy żyją, tak, no to poproszę o nagrodę. Za wasze dwa nędzne życia. Halo, ile i od kogo? Od nas wszystkich. Gotówka, 306 dolców od was wszystkich, tak? Aha. No dobra, chyba właśnie zabraliśmy pieniądze biednym. Ej, może warto im oddać? Chodźcie, ej. Zwrócę wam. Wam się bardziej przydadzą dla mnie. Mam 400 parę tysięcy dolarów przy sobie. Tak po prostu w kieszeni noszę. Noszę ze sobą po prostu w kieszeni najzwyczajniej w świecie. Nie wiem, kurde, po co. Tak typowo nonszalancko. Chyba tylko, żeby mieć. To naprawdę nie da bezpieczeństwa. Chyba, że to właśnie pieniądz sprawia, że tak ładnie wycinam. Oj, prawie mnie ugryzł. Niedobrze. Ej, dobra, jest samochód pułapka, wam pokażę jak działa. To jest on. O, ile jakiś zombiak przybiegnie. O, ktoś się pojawił. Dobra, zacznijmy. Więc po pierwsze, zwraca uwagę zombiaka. A po drugie, w kulminacyjnym momencie, robi kuku. I dostajemy za to punkty zwinności. Kurde, koleś, tłumaczę. Mechanika działania samochodów pułapek. No to kurde, mógłbyś nie przeszkadzać. No dobra, i po jakimś czasie znowu będzie można ją po prostu aktywować. Ale trzeba też zainwestować w odpowiednią umiejętność na drzewku przetrwania, a jest to rzecz bardzo przydatna, więc warto zainwestować odpowiednio wcześnie. Przydaje się zwłaszcza w nocy, kiedy uciekamy. Zwłaszcza przed największymi mutantami. No dobra, jak widać na załączonym obrazku, no... Pan Crane nie ma żadnych problemów ze wspinaczką. No i też z chwytaniem się po dużym upadku. Nie, dobra, ale warto chyba pokazać jeszcze drugą lokację. Skoro to ma być ostatni odcinek nagrywany. Więc tu Radio Haran i trzeba się udać teraz do miejsca, które przeniesie nas do Starego Miasta. Czyli tutaj chyba jest to plakat, służący za talizman, pozwalający na... Ej! Przeniesienie się do innego rewiru. Ej, widzicie tą tarczę na minimapie? Misja z gatunku eskorta. I tutaj podobno mamy zapalonego wędkarza. Pomóżmy mu. Później będzie mi to ciążyło, że zostawiłem go bez pomocy w tej starej części. Oczywiście. A co tu jeszcze jest? Chcesz listę? Nie. Chcę iść na ryby. Jestem Omar Boss. Jeśli dobra, to się tak przywinąć. Nie. Inaczej, warstwa fabularna, nawet jeżeli chodzi o takie małe kwestie fabularne, jak questy poboczne, stoi na wysokim poziomie. W dalszym ciągu zazwyczaj jest to pójdź, coś zrób i wróć, ale... Przynajmniej warstwa fabularna jest fajna. I otoczka, dzięki czemu motywacja też jest większa niż po prostu idź po misia, idź po szampana, idź po to, idź po tamto. No, po prostu musimy pomóc wędkarzowi skompletować jeszcze raz wędkę. Nie wiem, czemu chcę wędkować w trakcie apokalipsy zombie, no ale... Cóż zrobić? No, może po prostu za mną pobiegnie. Halo? No już chciałbym rozpocząć twoją eskortę, no. Pięknie, dobra, ruszył. Poszli! Oj kurde, poszedł inną stroną. Jak napotka niebezpieczeństwo, to może mu się stać krzywda, bardzo niedobrze. Dobra, lecimy za nim w te pędy. Dobra, oj, chyba tutaj by się zatrzymał, podejrzewam, więc raz, dwa. Droga wolna, koleś, biegnij dalej. Spokojnie, tylko będę biegał za tobą, albo nawet przed tobą i oczyszczał drogę. Dobra, aktywujmy pułapkę. Przyciągnie zombiaki, jeżeli jakieś tutaj są w ogóle. Dobra, schodami na dół, tak jest. Ej, przeskok z jego pleców. No to było trochę niekulturalne z mojej strony, no ale... Pozwolił go wyprzedzić. Dobra, masz co miałeś wziąć? Tu jest. Musiałem go zostawić parę miesięcy temu. Co, koło wrotek, tak? I całkowitemu rozpadowi sił porządkowych mogę go... A ja tam nic nie znalazłem. Obyś miał więcej szczęścia. Omar, pośpiesz się. Dobra, na pewno nie ma zombiaków. Droga wolna. To dobra, lecimy dalej. Nie. Znaczy czasami mi się zdarza być na rybach, ale nie wędkować. Dobra, idziesz? Uspokaja ducha i możesz zdobyć obiad.
Moja wędka to Seabeam z włókna węglowego. Flex Master 2. To świetnie, a teraz chodźmy już po nią. Naprawdę. Słońce nam ucieka. Zaraz nastanie noc i naprawdę nie będzie ta misja już tak łatwa, jak jest teraz, więc naprawdę. Ruszmy. Chodźmy. No zapraszam. No come on. Yeah. Dobra, a ten ostatni fragment, z nim się zgadzam, że nie ma nic na wskroś złego, oprócz komarów. Dobra. Mam nadzieję, że jest to dosyć blisko. Choć nie widać tutaj żadnych zombiaków po drodze, więc może nawet o aptekę warto zahaczyć. Podnieść jakąś gazę albo środki przeciwbólowe i strzykawki. No, a gaza będzie tutaj. Dobra, koleś gdzieś poleciał, więc zaraz mu się pewnie wydarzy jakaś krzywda, ale spokojnie. To nie jest tak, że oni są totalnie bezbronni. Dobra, tutaj da się wyjść? Da się wyjść. Ale jeszcze jest jedna lodówka. Środki przeciwbólowe? Nie. Ale hałwa do przegryzienia. Dobra, podejrzewam, że właśnie w tym momencie dzieje się krzywda, koleś. A może nie? A może tak? Okej, okay, dobra, gdzie jest? Jesteś tu. A tutaj plujący zombiak. Dobra, już wydarzyła mu się delikatna krzywda, ale spokojnie żyjemy. I ja, i on. Oj, 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 ej, nie zbliżaj się może. Potrzebujemy większej łodzi. Jak większej łodzi? Ty się w ogóle odsuń od niego, ośle. Nie wiem, rzucaj w niego czymś. Ej, posłuchał. Co ja mam? Mam tarczę i mam, no dobra, kill, bo go zabiję zaraz. Ja w sumie nie wiem, czemu się tak czaiłem, jak wystarczy parę dosłownie uderzeń z poni. Dobra, lecimy. Kolejna pułapka świetlna. Ale tam zombiaków od nas srania, o kurde, dobra, później tam pójdziemy jeszcze, jeżeli starczy czasu. Bo już chyba nie starczy czasu na pokazanie Starego Miasta, no ale jeżeli odzew w komentarzach będzie pozytywny, to może w Starym Mieście się jeszcze jakiś odcinek pojawi. Jeden, może, może dwa, nie no, zobaczymy po prostu. No mi się gra bardzo przyjemnie, tylko nie wiem, czy tak zupełnie przypadkiem między tym materiałem, a ewentualnie następnym nie zdążę całej gry już przejść. A to jest ten twój kolega, który miał tą wędkę, tak? No, przynajmniej nie zamienił się w zombie. No, ale palnął sobie w łeb. No właśnie, niemiecki pistolet 9 mm. Chcesz ich posłuchać, co? Nie. Ej, dobra, jest i zombie. Niech tu lepiej nie wchodzi. Nie. Wysmarował na niej swoje durne imię. A bij jego! No, spóźniłeś się z tym troszkę. Mam wszystkie potrzebne rzeczy. Zaprowadź mnie teraz na łowisko, przyjaciel. Ryba nie wzywa. O mój Boże, ryba go wzywa. Kurde, dobra. A wiesz co, ażebyś zapatrzył się w spławy i żeby cię jakiś zombie pogryzł. Naprawdę, no nie rozumiem ciebie, nie, totalnie ciebie nie kumam. Mógłbyś pomagać teraz komuś, tak jak ja pomagam tobie na przykład. No ale wolisz sobie iść i łowić ryby. No chyba, że te ryby złowione później chcesz dać innym w formie jedzenia, no to wtedy jak najbardziej, okej. Okay. Bądź takim sobie łowcą. No dobra, kit. Wypnijmy jej szybko. Nie bawiąc się w przepychanki. No i tak zauważyłem, że największą krzywdę to ja sobie tutaj robię sam. Podpalając te zombiaki i rażąc prądem, a później stoję i daję sobie sobą miotać. Dobra, to chyba wypnęli wszyscy, prawda? Plan wypadł. Niespecjalnie. Okej, jakieś ulepszenie dla broni? Ale jak byliśmy w Lombardzie, znalazłem parę rzeczy, które byś chyba wolał. Jeśli wolisz ryby, musisz zaczekać, aż jakieś złapie. Wiesz co, może nie będę właśnie czekał. Niech ryba będzie z tobą zawsze. I z tobą, bracie, i z tobą. Niech ryba będzie z tobą. Dobra. Oj, kochani, dobra, okej, okay. W tym miejscu, tym ciekawym questem pobocznym kończę ten materiał z Dying Light, więc tak jak mówiłem sekundę temu, jeżeli chcecie następnego materiału, po prostu dajcie mi znać w komentarzu, z przyjemnością nagram, pokażę Stare Miasto, no może nie stadion, ale tamte rewiry właśnie, tamte rewiry, które widać teraz, na które celuję celownikiem. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem, pozdro, cześć, hej!